Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą nowe ideologie, jakie ukształtowały się na przełomie XVIII i XIX wieku. Co przyczyniło się do ukształtowania się tych ideologii? Przede wszystkim rewolucja francuska, czasy Napoleona, po prostu okres, kiedy zaczęły nam się pojawiać jakieś takie gwałtowne zmiany. I wtedy można by powiedzieć, pojawiły się takie dwa bieguny z jednej strony mamy konserwatyzm którego jako twórcę uważamy Edmunda Burke on napisał swoje dzieło rozważania rewolucji francuskiej w roku 1790 i on jest głównym ideologiem konserwatyzmu konserwatyzm 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 konserwatyzm, konserwatyzm. 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 A z drugiej strony mamy osoby, którym się podobała liberalizacja społeczeństwa, zmiany, jakie zostały wprowadzone. I tutaj takim jednym z przedstawicieli jest Alexi de Tocqueville i to jest liberalizm. Liberalizm. No tutaj Alexi de Tocqueville miał różne dzieła, jedno z takich bardziej znanych to jest O Demokracji w Ameryce, dwutomowe wielkie dzieło, ale znalazły się tam także inne, czyli na przykład rewolucja francuska, znaczy krytyka rewolucji francuskiej, czy też właśnie podjęcie krytyki jej i też całego tego Ancien Régime, o którym sobie wspominaliśmy na jednym z poprzednich filmików. Czym one się cechowały? jeśli chodzi o konserwatyzm głównie jego przedstawiciele to byli to była szlachta, arystokracja tak zwane grupy uprzywilejowane i one chciały, żeby wszystko pozostało w takim starym porządku jak było uważali, że pewne że, że człowiek z natury jest zły jak się urodzi to jest zły i dlatego są pewne, musi być osoba władcy, który sprawuje władzę i jakoś to wszystko będzie trzymało się kupy wtedy no i wszystko jest ustalone z góry przez Boga, że mamy pewne naturalne prawa ustanowione przez Boga, nie, naturalne nierówności społeczne, ekonomiczne. Jest ta klasa wyższa, e, klasa niższa. Są tak wybrani i ci nie wybrani. E, no i e, ten porządek trzeba utrzymać, trzeba e, stosować cenzurę, żeby zapobiec pojawianiu się tych idei e, rewolucyjnych, trzeba wspierać władzę monarchów, najlepiej żeby była absolutna. E, no i także w, tutaj oni nawiązywali często, co, co głównie dzisiaj jest pozostałościami konserwatyzmu nawiązywali do tradycji i religii, widzieli, widzieli w tym także utrzymanie jakiegoś swojego porządku. Tutaj też mówimy inaczej na konserwatystów wtedy reakcjoniści. Dlaczego? Bo na każdą akcję następuje reakcja, czyli jeśli pojawia się rewolucja, to konserwatyści czynią na nią reakcję i starają się ją stłamsić. Dlatego na konserwatystów mówimy też reakcjoniści. Sama nazwa konserwatyzm e, upowszechniła się dopiero po roku 1819, czyli zauważmy długo po wydaniu tej książki Rozważania Rewolucji Francuskiej w 1790 roku, czyli 1819 nazwa się upowszechniła wtedy, kiedy francuski polityk i pisarz François de Chateaubriand zaczął wydawać pismo konserwatur, od łacińskiego konserware, czyli zachować. Także już konserwatystami zaczęto nazywać po 1832 roku partię Torysów w Wielkiej Brytanii, później zaczęto na nią mówić partia konserwatywna. I to są konserwatyści. Konserwatyści też często właśnie byli, byli za taką silną władzą po prostu, to, to sobie warto zauważyć. Taka silna władza, tak jak ojciec w rodzinie, to też był ideał rodziny konserwatywnej, ojciec, głowa rodziny i tak dalej, to tak samo uważali oni monarchę, że powinien być takim silnym władcą, który staje na czele tej rodziny którą jest naród. Jeśli chodzi o opozycję do konserwatyzmu, czyli liberalizm, on pochodzi od słowa łacińskiego liberalis, czyli wolnościowy. I to jest różne, różne są koncepcje liberalizmu teraz bardzo często zmienione, ale początkowo liberaliści po prostu sprzeciwiali się temu ancien reżim, czyli staremu początkowi, porządkowi, i głosili po prostu ideę wolności jednostki. Dla nich ważny był taki polityczny umiar, poszukiwanie rozwiązań, które nie będą związane z jakąś reakcją absolutystyczną, z jakim władcą absolutnym, a także krwawą rewolucją, taka jak miała miejsce na przykład na wzór Jakobiński, oni się od tego odcinali. Oni chcieli, oni wierzyli w w przeciwieństwie do konserwatystów, naturalną dobroć człowieka i uważali, że człowiek powinien być maksymalnie wolny, gdyż wszelkie próby ograniczenia tej wolności go po prostu psują. E, także tutaj bardzo mocno związany z liberalizmem, z tą wolnością osobistą, prawą do prywatności itd. wiąże się liberalizm ekonomiczny. To wzięło się z tego, że głównie reprezentantami liberalizmu byli, była burżuazja, bogate mieszczaństwo, którym nie podobało się dominacja szlachty, arystokracji, którzy uważali siebie za wyłączność, znaczy uważali swoje prawo za wyłączność do posiadania jakichś dóbr i dlatego li, uważali oni zasadę liberalizmu ekonomicznego przez Adama Smitha sformułowaną tutaj odsyłam do jednej z naszych poprzednich lekcji gdzie sobie o tym mówimy o wolności ekonomicznej. Tutaj mówimy także, że liberalizm opierał się na zasadzie leseferyzmu zapiszmy sobie leseferyzm leseferyzm to się bierze od francuskiego laissez-faire, możemy sobie to zapisać. Jeśli to dobrze czytam. Laissez-faire, laissez-faire. jest laissez fairezm I to oznacza dosłownie pozwólcie czynić. My to tłumaczymy, że pozwólcie ludziom czynić, co im się podoba. Także możemy tutaj mówić też zasada volenti non fit injuria chcącemu nie dzieje się krzywda. To już z łaciny. O co tu chodzi? Czy mamy y, osoba, która chce Coś robić, może to robić tak długo, jak nie ogranicza wolności tej drugiej jednostce, mamy wolną działalność gospodarczą, wolną od ograniczeń. Tutaj liberałowie wspierają też hasło właśnie rewolucji francuskiej, wolność osobista, wolność słowa, wolność stowarzyszeń, równość wobec prawa i tolerancja religii. Celem było przekształcenie liber ruchu liberalnego, celem było przekształcenie ustrojów konstytucyjne, które miały był przede wszystkim trójpodział władzy, to było bardzo ważne. No i w ten sposób oni działali, sprzeciwiali się przyznania co prawda prawa głosu jakimś masom społecznym, czyli nie mówili o demokracji, powszechnym prawie do głosowania, tylko chcieli jakichś cenzusów, którzy uważali, że tylko ludzie zamożni, wykształceni powinni sprawować władzę w społeczeństwie i dlatego mówimy, że taka Wielka Brytania to był powoli tak podchodziło pod takie ideały, czy też Ameryka początkowo, to był taki typowy kraj liberalny wzór, dlatego też Alexis de Tocqueville się nim tak bardzo zainteresował, gdzie mieliśmy przecież na początku też cenzusy wyborcze, wyborcze i tak dalej, była bardzo duża wolność osobista, gospodarcza i tym podobne, dlatego też tam ludzie uciekali. No i, ale za pierwszą taką partię polityczną, która głosi liberalne poglądy w Europie, uznaje się przeciwieństwo Torysów, czyli Wigów w Wielkiej Brytanii. Czyli tutaj możemy sobie nawet tak zapisać, że tutaj Wigowie, Wigowie, a konserwatyści to Torysi. To oczywiście jeśli odnosimy się do sytuacji, jaka miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Innym tutaj jeszcze takim tematem, który dzisiaj poruszymy, to są ruchy narodowe, jakie miały miejsce na początku XIX wieku. Samo pojęcie narodu wcześniej było po prostu jednoznaczne z pojęciem państwa, czyli na przykład Rzeczpospolita, Polska, naród polski, no to po prostu Polska, państwo. Tu chodzi o państwo. Dopiero z czasem pojawiło się wyodrębnienie pewnej świadomości narodowej. Ludzie zaczęli postrzegać, że że są jednak odrębni, mają jakąś odrębną kulturę, odrębne wartości i tym podobne i w ten sposób stanowią jakiś naród. To się szybciej wykrystalizowało w nacjach, które były pozbawione wolności, pozbawione swojej państwowości, takie jak na przykład Polaków. Polaków to się już w XVIII wieku w zasadzie możemy powiedzieć wykształciła się pewna świadomość narodowa, że Polacy czuli, że hej, zabrano nam to wszystko, co mieliśmy wcześniej, nie możemy się z tym utożsamiać, nie mówimy po niemiecku, po rosyjsku i tak dalej, mówimy po polsku, jesteśmy jakąś osobną grupą i tak i tak dalej, i tak dalej. E, tutaj też wojny napoleońskie się do tego przyczyniły. E, często małe państewka zwiększano w większe, e, znaczy złączano z większą, na przykład królestwo Włoch i włosi też czuli jakieś poczucie wspólnoty e, narodowej. E, to oczywiście dalej budziło wzmocnienie się uczuć patriotycznych no i tworzenie się jakichś organizacji często niepodległościowych tych państw, które były pod jakąś okupacją, po prostu nie istniały. Ogromny wpływ na ten rozwój idei całego narodu wywarły poglądy Johanna von Herdera. Możemy sobie go zapisać. Johan... Johan von Herder. On żył w latach 1744-1803. Johan był niemieckim pastorem, filozofem i zarazem pisarzem. I według niego każdy naród posiadał jakieś specyficzne cechy, które były nazywane przez niego duchem narodu. I dzięki pewnej mistycznej więźni, więzi, która była tym nośnikiem wszystkich tradycji, naród był czynnikiem spajającym państwo. No i te poglądy szybko się udzieliły romantykom. Jak pewnie kojarzycie z lekcji romantyzmu, mówiliśmy o zainteresowaniu kulturą e, ludową i, tak, e, i historią w ogóle narodową i to właśnie się udzieliło także w tym nurcie w pierwszej połowie XIX wieku w romantyzmie. E, sam ruch narodowy w każdym z krajów europejskich miał jakiś specyficzny charakter, no bo narody się jakoś różniły. E, w krajach niemieckich ostoją stały się związki studentów, tak zwane e, Burschenschaften. E, ich członkowie, burszowie, tak nazywaliśmy od samej nazwy, e, organizowali wiece, demonstracje, oni się domagali przed Przede wszystkim zjednoczenia Niemiec, czyli mamy pierwsze hasła Zjednoczenia Niemiec, które się dopiero dokona w drugiej połowie XIX wieku, o czym sobie na pewno powiemy bardzo dokładnie. Do największego protestu takiego dochodzi w 1817 roku w 300 rocznicę wystąpień Marcina Lutra, oni właśnie czuli, jako się utożsamiali, też Lutra utożsamiali ze swoim narodem niemieckim, chcieli zjednoczenia Niemiec. Możemy sobie zapisać Burszowie. W Burszowie nawiasie się Niemcy. Innym takim znanym ruchem e, był ruch karbonariuszy. Karbonariusze e, to był ruch e, włoski, mówimy, od, e, mówimy na nich węglarze. Oni chcieli walczyć z porządkiem ustanowionym na kongresie wiedeńskim. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od wypalaczy węgla drzewnego, z włoskiego carbonari węglarze, stąd karbonariusze którzy oni w swoich szałasach prawdopodobnie udzielali schronienia różnym zbiegom politycznym. Pierwsze takie grupy węglarzy powstawały właśnie w krajach włoskich, dążyły do zjednoczenia Włoch, Chcieli tam wprowadzić republikę, czy też e, nawet mieli takie dążenia po prostu demokratyczne czy, albo wolnościowe. E, uważali, że najskuteczniejszą metodą walki były zamachy na monarchów, urzędników itd., e, ale nie doceniali przy tym roli propagandy i zakładali, że ludność po prostu na pewno się do nich przyłączy i poprze ich e, poglądy. Sam karbonaryzm rozpowszechnił się później w wielu krajach Europy w latach 1815-1830. Oni karbonariusze stali się główną siłą rewolucji w Królestwie Obojga Sycylii w latach 1820-21 w Piemoncie w 1821 roku. Także przyczynili się do wystąpień w Parmie, Modemie i Państwie Kościelnym w roku 1831 i wywołali rewolucję w Hiszpanii w roku 1820. Część tych um, wystąpień umiło oczywiście święte Przymierze. Działało ewidentnie, żeby utrzymać, um, utrzymać podział, jaki zastosował Kongres Biedeński, utrzymać ten porządek. Karbonariusze brali także udział w rewolucji lipcowej, o której sobie powiemy już też niedługo na następnej lekcji we Francji w 1830 roku. No i później wielu z nich objęło stanowiska rządowe, no bo ta rewolucja wypaliła, co spowodowało, że cała organizacja już zaczęła się chy chylić ku upadkowi, no bo rewolucjoniści po udanej rewolucji albo wchodzili w ten aparat rządowy, albo w przypadku niepowodzenia po prostu zazwyczaj umierał jakiś przywódca i tak dalej, to się rozpadało. Samo znaczenie całej organizacji e, zmalało, kiedy umarł główny e, przywódca węglaży Filippo Buonarotti e, i tutaj też zaczęły się po tym duże akcje policji tajnej, która ich po prostu trapiła. E, miejsce karbonariuszy zajęła tzw. Młoda Europa. E, to była ogólnoeuropejska tajna organizacja powołana w roku 1834 w Bernie e, przez Włocha Giuseppe Mazziniego. Tutaj mamy jego zdjęcie Giuseppe Mazzini Uważany także za takiego mistrza jeśli chodzi o konspirację Ale zapiszmy sobie jeszcze wcześniej Carbonariusza Carbonariusza Tutaj no początek zaczyna się we Włoszech Ale nie mówimy o jakimś konkretnym kraju A Giuseppe Mazzini to już jest młoda Europa Młoda Europa. Ona, ta organizacja dążyła do wyzwolenia narodów, wprowadzenia ustroju republikańskiego, no i jakiejś odnowy moralnej społeczeństwa. Tutaj organizacja składała się z różnych mniejszych organizacji, takich jak Młode Włochy, później, później Młoda Polska, Młoda Francja, Młode Niemcy. I po kilku latach jednak działalności te... Te idee wygasły, ta organizacja cała wygasła. Próba wywołania rewolucji ogólnoeuropejskiej zarówno przez karbonariuszy, jak i młodą Europę się nie udało, no i za, ale za to doprowadziło to do zaciśnienia współpracy między państwami świętego przymierza, które widziały w tym coraz większe zagrożenie w takich rewoltach. Sam Giuseppe Mazzini, no taka postać dość ciekawa, związana trochę z masonerią, ale masoneria to nasz taki ruch, które teraz chcielibyśmy sobie omówić. Giuseppe sam był Masonem, później jeszcze do niego wrócimy sobie, gdy będziemy mówić o zjednoczeniu Włoch. Masonaria to była organizacja, która w zasadzie ciężko powiedzieć, kiedy się wykryst wykrystalizowała, mówi się, że w średniowieczu nawiązywała do um, sekretów budowniczych świątyń, którzy wtedy byli osobami takimi bardzo um, podziwianymi, a jednocześnie uważanymi za dziwne, no bo mieli jakieś swoje spotkania, budowali te świątynie, ale nikt nie wiedział jak. No bo zauważmy jak wyglądały świątynie średniowieczne, jaką mieli oni wtedy technologię. No i później w XVIII wieku, w później w XIX bycie w masonerii stawało się coraz bardziej popularne, oni mieli swoje ryty, swoje zwyczaje, mieliśmy loże bardziej konserwatywne, bardziej liberalne. No tutaj zachęcam do poczytania sobie w internecie, ale są takie dwa podejścia jakby do masonów, co warto sobie zapamiętać. Z jednej strony część ludzi uważa, że to po prostu była organizacja, która skupiała ludzi takich wybitnych danych czasów i po prostu pozwalała jednostkom wybitnym razem sobie działać, nam się spotykać, rozmawiać i tak dalej, przez co one mogły jakieś tworzyć, no powiedzmy sobie tak skrytowo, lepszy świat. A z drugiej mówimy o organizacji spiskowej, ponadrządowej, która skupiała bardzo ważne osoby. No do masonerii należał m.in. Ignacy Potocki, Kościuszko, Robespierre, Napoleon, Lafayette, George Washington, Benjamin Franklin. Większość w ogóle sygnatariuszy tzw. ojców niepodległości Stanów Zjednoczonych też było masonami. Mówiło się, że to kraj masoński. Później się mówiło, że rewolucja francuska była spiskiem masońskim, bo ona była podbudzona przez powstanie Stanów Zjednoczonych, i tak dalej, i tak dalej. Też tam czołowe osoby to byli zazwyczaj masoni. I to jest taka właśnie teoria spiskowa dotycząca tych masonów. A warto sobie tą kojarzyć nazwę masoneria, których symbolem jest cyrkiel i węgielnica. To sobie możemy narysować. Mogę wam... To jest węgielnica i cyrkiel. To zazwyczaj mówimy, że jest symbol masonerii. No, cyrkiel ten mniej czy bardziej mi udany. No i zazwyczaj w środku mamy literę G, która tłumaczy nam słowo G jak God, to miał być Bóg, czy też istota, taka pierwsza, taka, której należy oddawać cześć. Dobra. No i to by było tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik A. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.contact.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.